piątek była u nas pani minister Małecka Libera i powiedziała coś takiego. Zawsze wprowadzenie czy też dopuszczenie do obrotu marihuany było poprzedzone jednak bardzo dużą dyskusją. Proszę pamiętać, no że ta dyskusja właśnie chcę to powiedzieć, że jesteśmy gotowi do wywołania takiej dyskusji. Jesteśmy jesteśmy do tego gotowi. Chcemy o tym rozmawiać z ekspertami. No właśnie. I co dla ministra sprawiedliwości takie oświadczenie oznacza? Jak wywołanie takiej dyskusji ma wyglądać? O, tutaj myślę, że tak jak pani minister wspomniała, tu chodzi o dyskusję pomiędzy ekspertami. Ja nie czuję się kompetentny, żeby dyskutować z lekarzami na temat właściwości leczniczych marihuany, bo po prostu się na tym ale nie znam. Ale to mowa jest nie o leczniczej marihuanie, tylko marihuanie w ogóle. Szerzej, oczywiście bardzo dobrze jest, jeżeli takie istotne problemy, ten dyskurs publiczny prowadzony jest w gronie eksperckim, również przez polityków, również przez socjologów, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby w Polsce były tworzone normy prawne, które będą przestrzegane, ale które będą również miały na celu to, co jest najważniejsze, czyli bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo w zakresie zarówno zdrowia, jak i bezpieczeństwo w takim szerszym znaczeniu, w takim pojęciu, że żyjemy w kraju, w którym prawo gwarantuje to, że będziemy spokojnie, bezpiecznie mogli wychodzić na ulicę, że nie będziemy zalani również takimi elementami, jak ostatnio mieliśmy do czynienia, czyli przede wszystkim mam na myśli dopalacze. Teraz porównania międzynarodowe pokazują, że kraje, w których marihuana jest legalna lub jej posiadanie nie jest penalizowane, nie jest karane, że w tych krajach problemy z twardymi narkotykami i z dopalaczami, i z tymi chemicznymi, dziwnymi substancjami, których nie potrafimy dogonić, że te problemy w tych krajach są niższe. Czy to pana jako ministra sprawiedliwości zachęca do podjęcia rozmowy o depenalizacji marihuany? Mnie zachęcają przede wszystkim dobre doświadczenia innych krajów do tego, żeby dyskutować. Myślę, że już pierwszy krok został zrobiony, dlatego że przypominam, że istnieją w Polsce rozwiązania, które pozwalają na niekaranie osób, które posiadają tą drobną ilość. Ale bardzo ostrożnie oczywiście używane. Problem jest w stosowaniu prawa. Tutaj też jest, na co ja zwracam uwagę jako prawnik, jako minister sprawiedliwości, żeby nie wierzyć w omnipotencję prawa, żeby przede wszystkim patrzeć na narzędzia, które są możliwe do stosowania. Już teraz są takie możliwości, żeby nie karać. Chciałby pan, żeby sędziowie i prokuratorzy częściej korzystali z możliwości odstąpienia od ścigania i karania? Oczywiście to jest kwestia tej oceny. Mnie się podobają systemy anglosaskie, kiedy tam oprócz tych takich klasycznych norm prawnych mamy do czynienia z tym common law, z tym zdrowym rozsądkiem i bardzo często taka szersza interpretacja prawa, takie spojrzenie właśnie zdroworozsądkowe pozwala na wywiedzenie z tych przepisów i stosowanie takich norm, które będą w odczuciu społecznym dużo bardziej sprawiedliwe. To już w naszym systemie jest możliwe.